To, szanowni państwo, jest mój osobisty pogląd, że w przypadku, gdy mamy do czynienia z na przykład seryjnym mordercą, gdzie dowody nie pozostawiają najmniejszej wątpliwości, albo ze zbrodniarzem wojennym, który, przypomnę, zbrodnie hitlerowskie czy zbrodnie sowieckie, to chyba wszyscy doskonale pamiętamy z historii albo z opowieści w naszych rodzinach. Mój osobisty pogląd jest, że tak, oczywiście, że w takich przypadkach powinniśmy dopuszczać również karę śmierci, ponieważ takie osoby, którym, powtarzam, bez żadnej wątpliwości udowodniono winę, a takie przypadki bardzo często występują, niestety. Podobnie jak w części Stanów Zjednoczonych, uważam, że taka, że kara śmierci powinna być dopuszczalna, ale zgadzam się też, że z tym, co pan redaktor zasugerował, że dzisiejsze nasze konwencje i cały nasz ustrój wyklucza coś takiego. Ja przedstawiłem mój osobisty pogląd w tej sprawie.